Cześć, jestem Kasia i jako tegoroczna absolwentka chciałabym Wam trochę opowiedzieć o moich doświadczeniach związanych z geografią w Słowaku. Ze szkołą jestem związana już bardzo długo, bo 6 lat. Najpierw były to 3 lata gimnazjum, później 3 lata liceum, a przez ostatnie 2 lata miałam przyjemność uczestniczyć w zajęciach z rozszerzonej geografii. Bardzo długo zastanawiałam się nad tym, od czego powinnam zacząć i wydaje mi się, że najlepiej byłoby powiedzieć o tym, co tak naprawdę najbardziej podobało mi się w naszych zajęciach. Geografia, mimo że może zabrzmi to trochę banalnie, jest taką ogólną nauką o świecie. Wiele rzeczy ma na siebie nawzajem wpływ, wiele czynników oddziałuje na siebie, wiele działów przenika się wzajemnie. I kiedy z pomocą cudownych nauczycieli przyswajałam coraz to nowe informacje, coraz to nowe partie materiału, czułam, jak te przysłowiowe cegiełki zaczynają układać się w mojej głowie, jak te geograficzne puzzle zaczynają do siebie pasować. I muszę przyznać, że dawało mi to ogromną satysfakcję i poczucie, że to, co robię, ma sens. Dzięki temu miałam po prostu motywację do dalszej pracy, bo widziałam jej efekty. Dzięki temu, że nasza szkoła tak silnie jest związana z ogólną pojętą geografią, czyli również podróżami, cudownym elementem naszych lekcji było również to, że zawierały one liczne pokazywane zdjęcia albo tak naprawdę historie, które są z życia wzięte, z podróży wzięte, które sprawiały, że tak naprawdę to, co jest gdzieś napisane w podręczniku albo informacje, które możemy znaleźć w internecie, zauważaliśmy, że tak naprawdę mają one swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Było to coś, co naprawdę niezwykle mi się podobało. Na geografii nauczyłam się również myśleć dedukcyjnie i ta umiejętność okazała się być niezwykle przydatna, kiedy przyszło do rozwiązywania arkuszy maturalnych. No i właśnie, mówiąc o maturze, jako że jest to coś, do czego poniekąd każdy licealista zmierza. Matura to taka furtka, która otwiera nam drogę, wiele dróg na przyszłość. Każdy z nas chce się do niej jak najlepiej przygotować. Maturzyści zdający rozszerzoną geografię w Słowaku mają ten ogromny przywilej, że co roku na lekcjach przed maturą, i tu podkreślę, na lekcjach, znajduje się czas na powtórki. To ugruntowywanie wiedzy jest zdecydowanie najprzyjemniejszym elementem całego procesu nauki. Jest wtedy czas na doszlifowanie pewnych rzeczy, na zwrócenie uwagi na to, z czym jeszcze mamy problem, na wykorzystanie tej wiedzy nabytej przez te lata w praktyce, poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju testów, arkuszy czy zadań maturalnych. I tak naprawdę wszystko to daje maturzystom taki względny spokój, o ile jest to właśnie w ogóle możliwe, przed maturą, że naprawdę ten czas był dobrze wykorzystany i że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najlepiej się przygotować. I jak pokazały poprzednie lata, rzeczywiście wszystkie te metody dają cudowne rezultaty, ponieważ nasi maturzyści niejednokrotnie osiągają 200% normy krajowej. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu najlepsze potwierdzenie moich słów. Chciałabym Wam również powiedzieć trochę o naszych sukcesach olimpijskich, ponieważ tak naprawdę co roku wśród naszych uczniów znajdują się finaliści i laureaci Olimpiady Przedmiotowej z Geografii. W tym roku było ich na przykład 3. I to również świetnie pokazuje, że jeżeli ktoś z Was czuje się na siłach i chce jeszcze bardziej zgłębić tą wiedzę, ma w szkole taką solidną pomoc merytoryczną, która może umożliwić osiągnięcie tego wymarzonego celu. I tak naprawdę z własnego doświadczenia wiem, że licealistom, którzy zaczynają swoją przygodę właśnie w liceum, wydaje się, że olimpiada przedmiotowa jest czymś totalnie poza ich zasięgiem, a jednak te liczby i poprzednie lata pokazują, że tak naprawdę wszystko jest możliwe i również możecie spróbować swoich sił. Także ja na pewno nie żałuję wyboru rozszerzonej geografii. Były to cudowne chwile, które naprawdę będę wspominać bardzo długo, bo po prostu na naszych lekcjach panowała przyjazna, miła atmosfera. I życzę Wam, żebyście Wy też nie żałowali żadnego ze swoich wyborów. Trzymajcie się! Cześć, jestem Tomek i chciałbym powiedzieć Wam, dlaczego warto uczyć się geografii w Słowaku. Jako absolwent, który skończył tę szkołę 3 lata temu, wciąż miło wracać mi wspomnieniami do lekcji geografii i niezależnie od tego, czy chcecie zdać dobrze maturę, czy jesteście ciekawi świata, a może chcecie odnieść sukces w olimpiadzie przedmiotowej, nie zawiedziecie się, ponieważ lekcje, wykłady i wyjazdy prowokujące myślenie przyczynowo-skutkowe to coś, co z perspektywy czasu pozostaje nieocenione. Między innymi dzięki geografii dostałem się na swoje wymarzone studia geologiczne w Aberdeen, gdzie wciąż czerpię z doświadczeń zdobytych podczas nauki w Słowaku. I ten fantastyczny poziom
Potwierdzają również wyniki z matur coroczne na wysokim poziomie, ale także kilkudziesięciu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z geografii bądź olimpiady nautologicznej, czy też międzynarodowych, takich jak Olimpiada Bałtycka. Sam udział w olimpiadzie, niezależnie od wyniku, daje doświadczenia, które przydadzą się w przyszłości, takie jak pisanie samodzielnej pracy badawczo-naukowej, później jej prezentacja, oczywiście przed publicznością, przed komisją i jury, ale także zdobywanie nowych kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. I to ponadprogramowy wysiłek olimpiady jest bardzo często doceniany przez uczelnie wyższe podczas procesu rekrutacji. Gorąco polecam uczenie się geografii w Słowaku i życzę też niezapomnianych doznań. Jeżeli geografia, to tylko w Słowaku.